Znam Bełchatów. Elektrownia to nie tylko źródło energii, ale także praca dla wielu z nas. Jej zamknięcie oznaczałoby duże kłopoty dla wszystkich mieszkańców regionu bełchatowskiego. Jako lekarka jestem blisko ludzi i ich potrzeb. Teraz chcę dbać o Bełchatów i jego przyszłość jako posłanka. Wiem, jak ważna dla Bełchatowa jest elektrownia. Co by się stało, gdyby została zamknięta? Jej likwidacja oznaczałaby nie tylko brak prądu w domach dziesiątek tysięcy Polaków, ale także ogromne zubożenie regionu, utratę setek miejsc pracy. Nie mogę na to pozwolić, bo wiem, że wszystkie rodziny w regionie by na tym ucierpiały. Tak by się stało, gdyby polski rząd uległ Niemcom, Brukseli czy Koalicji Obywatelskiej. Nasza suwerenność energetyczna jest oparta na węglu. Jako posłanka będę zabiegać o uruchomienie odkrywki w Złoczewie, bo tylko ona może uratować elektrownię w Bełchatowie. Bełchatów to nasze dobro narodowe. Ewa Wędrowska, miejsce 7 na liście Prawa i Sprawiedliwości.